A to prawda, bo właśnie drużyna mi tutaj powiedziała, że chyba po 14 porażkach w tiebreaku zostały te piąte sety przełamane. Może od tego meczu my zostaniemy mistrzami piątego setu, tego sobie i moim graczom i moim kibicom i życzę. A jak to jest to spotkanie? Pierwsze? Tak, w liczbach to nieźle wygląda, powiem szczerze, po jednej i po drugiej stronie. My cały czas dobrze zagrywamy od kilku spotkań, ale cały czas czegoś brakuje. No, nerwowo zaczynamy tego bodajże czwartego seta po wygranym na styku w trzecim. To trochę boli, ale wróciliśmy, mieliśmy szansę 22-22, perfekcyjne przyjęcie, tego nie wykorzystaliśmy, ale taka jest siatkówka. Ja się cieszę, że wygraliśmy. Naszym celem był awans do ósemki, teraz jest awans do Final Four Pucharu Polski. Ktoś powie, że zadanie bardzo trudne, no mega trudne, czeka na nas Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Jestem realistą, ale też jestem człowiekiem, który marzy i wierzy w swój zespół. I tyle. Graliśmy z Zaksą, tak trochę skacząc po tematach, mecz ligowy i tam nieźle graliśmy przede wszystkim w trzecim secie, więc czemu nie? Cały czas się o to bijemy, od momentu kiedy przyszedłem, walczymy, żeby to 14 miejsce nas minęło, udało się wygrać mecz ligowy, może nie udało, nie lubię tego słowa, wygraliśmy mecz ligowy, przełamaliśmy w końcu tiebreaka, więc teraz czas przełamać to 14 miejsce i pójść w górę w tabeli. Widzę, że liga jest bardzo wyrównana, bardzo ciężka. O każdy punkt trzeba się mocno bić, ale nikt nie powiedział, że będzie lekko. Pomijając wynik, jestem bardzo zadowolony. W wtorek zrobiliśmy półtora treningu, w środę zrobiliśmy godzina 20, bo naprawdę to nie jest duży problem sam COVID, w sensie dla sportowca, przejście COVID-a. Problem jest siedzenie w domu przez 10 dni i ćwiczenie z butelką wody na bicepsie. I to jest problem, że dzisiaj w połowie drugiego seta dwóch mi odcięło. Rusina odcięło zupełnie. On w ogóle, jak widziałem na niego, on zbladł. Po prostu oddycha, znaczy to nie jest jakiś problem taki. W sensie trzeba tych paru dni, żeby wrócić. I dla nas jest istotny bardzo ten poniedziałek. Cieszę się, że wszyscy pograli, bo to był forma treningu też. Oczywiście graliśmy o zwycięstwo, zresztą było widać, że graliśmy o zwycięstwo, ale też się cieszę, że wszyscy mniej więcej tyle samo skoków wykonali. Boję się o Kędziora, czy wstanie jutro, bo jako jedyny grał 5 setów, a widać było, że też go odcina w końcówkach. Teraz tak, klepać, znaczy tak, modlić się tylko, żeby nikomu dzisiaj rano nie wyjdzie, żeby tam żadnego przeciążeniowego i kontuzji. Skupić się na jakimś lekkim treningu jutro. No i ten Gdańsk, my mamy w przyszłym tygodniu, no, niestety ten COVID tam się przyplątał nie wtedy, kiedy trzeba. Znaczy, generalnie nie ma takiej sytuacji, żeby trzeba, ale najlepiej by było w lipcu, jakbyśmy byli wtedy w domach, a nie wtedy, kiedy gramy ważne mecze. Więc mimo tego, że trenowaliśmy praktycznie ostatni trening normalny, zrobiliśmy w czwartek, przed Zaksą, czyli to było prawie dwa tygodnie temu. Tak, no dwa tygodnie temu. Normalny trening. Taki w sensie normalny trening zrobiliśmy w czwartek. Nawet nie, no bo to było już przed meczem, bo w piątek już nas spakowało. Czwarty wieczór. To od dwóch tygodni nie trenując nic, mamy blisko do wygrania meczu. Ja jestem zadowolony. Oczywiście szkoda, że nie gramy, bo dla nas to jest radość pojechać do Zaksy i zagranie z nimi Puchar Polski. Oczywiście Zaksa miażdży, ale to jest dla nas coś super byłoby pojechać do nich na parę dni, bo jeszcze ligę trzeba odrobić z nimi. No.
mówiłeś o tym, że mistrz Kędzior będzie jutro w stanie w pełni sił. No właśnie, grał jako jedyny, bo nie ma zmiennika. Jak wygląda sytuacja? Jest w toku i jest dosyć blisko. No, jest blisko, jesteśmy podpisani, dokumenty ambasady, samoloty. Generalnie już jest na samym końcu. Czekam i mam nadzieję, że jak najszybciej przyleci, bo już. Już Kędzior nawet, ja naprawdę uważam, że Kędzior zagrał bardzo dobry mecz, bo to jest chłopak, który bardzo potrzebuje dużo treningu. To jest chłopak, który musi wykonać ileś tam wystaw do kosza, żeby po prostu wskoczyć w ten rytm. A on mimo wszystko dzisiaj dał radę i ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z niego, ale widziałem, że już po prostu patrzył na mnie i wiedziałem, że on patrzy na mnie, a nie wie, co do niego mówię. Po prostu, bo już go odcięło. Ale miejmy nadzieję, że może w sobotę, może w niedzielę, może w poniedziałek, na dniach miejmy nadzieję, że pomocnik przyjedzie.